mam teraz tego. Mam teraz irytujące te. Dobra, stop. Dobra, witamy. Kurde, ja zatem będę się na was patrzył. Witamy wszystkich na pokazie Google Glass. Chcieliśmy wam trochę pokazać mniej więcej, jak to wygląda. Ja w tej chwili się patrzę gdzie indziej. Nie widzę tego, co znaczy po obiektywu, bo się patrzę w ten taki ekranik. Nie wiem, czy go widać w tej chwili. Dominik, jakoś tam? Widać? Znaczy widać, że coś się zmienia. Coś się zmienia. No to ja tutaj w tej chwili, tutaj jest taki boczny pasek, nie wiem, czy go widzicie, który służy jako trackpad, gładzik. No i można nim się jakoś tam poruszać. Gest w dół to jest generalnie powrót. No i do przodu, do tyłu. No i tutaj mamy taki pryzmacik z ekranikiem w środku, który sobie musimy ustawić odpowiednio do oka. Jeszcze okulary można wyregulować trochę. I następnie jednym dotknięciem uruchamia się ten ekran. On się zapala i w tym momencie możemy wydać komendę, na przykład OK Glass. I w tym momencie pojawia nam się lista rzeczy, które możemy zrobić. I to jest o tyle ciekawe, że ruch głową powoduje, że lista się przewija. No i na przykład możemy wydać, nie wiem, to jest komenda show a compass, czyli wyświetlać ją w tym momencie po prostu kompas. I mamy w tym wizjerku, tutaj w tym miejscu, który się nie wyświetla. Bateria zaraz w ogóle pada, bo już go tak dzisiaj męczymy, że... A coś nie działa. Jest low battery już w każdym razie. O czym to ja mówiłem? Aha, możliwości. OK Glass. To jest komenda, która właśnie wyzwala listę rzeczy, które możemy zrobić. No w tej chwili możemy coś wyszukać przez Google, czyli to działa na zasadzie jak Google Now. Zresztą właśnie mi wychwyciło. Już szuka w tej chwili informacji w Google na ten temat i je tam nam wyświetla. Także możemy lecieć po różnych w tej chwili definicjach. Mi wyświetlił tam, nie wiem, z 15 różnych możliwości. Po kolei wszystko wyświetla. Oprócz tego możemy zrobić zdjęcie, nakręcić film. Tu jest ciekawa rzecz, że on kręci 10-sekundowe klipy. Jeżeli chcemy, żeby kręcił dłużej, to musimy dotknąć tego bocznego paska tutaj, żeby on przedłużył to nagranie. Chodzi o oszczędność baterii, bo generalnie kręcenie wideo jest bardzo właśnie prądożerne. OK Glass. Z innych komend, jakie jeszcze mamy? Nawigacja, to jest chyba najlepsze. Wysłanie SMS-a, wysłanie, zadzwonienie do kogoś, wyświetlenie kompasu w tym ekranie i znowu mi próbuje ten kompas wyświetlić. OK Glass. Możemy nagrać sobie przepis na coś do jedzenia i przejechać rowerem, posłuchać muzyki. Musimy mieć tutaj skonfigurowane... No właśnie Dominikowi zrobiłem zdjęcie. No i taka ciekawostka. Tych funkcji jest ileś tam. Oczywiście można doinstalować mnóstwo aplikacji. I po tym, jak teraz zrobiłem zdjęcie, bo akurat takowe zrobiłem, mam na ekranie dwie komendy. Mogę się współdzielić tym zdjęciem. Mogę też je skasować. I mogę to robić właśnie tym paskiem tutaj, czyli poruszam góra-dół, lewo-prawo, a mogę to głosowo, mogę zrobić po prostu, powiedzieć share i on w tym momencie zacznie je share'ować, przynajmniej powinien. I dalej do wyboru mam, w tej chwili mam tutaj, to akurat nie jest nasz telefon, więc jest to telefon Google'owy, także nie mamy oczywiście skonfigurowanego prawidłowo, ale mamy tak, Google+, Google+, Friends, Twitter, mamy też jakaś jeszcze inna strona, której nie znam, oraz do innych grup naszych na Google, jak rodzina, czy osoby, które nas śledzą na przykład i tak dalej. Tych możliwości w każdym razie jest sporo. Jak zapewne będziecie oglądali ten film, będziecie się nabijali z tego, że zezuję, ale zapewniam was, że to, że ja się patrzę tutaj w górę i ja nic innego w tym momencie nie widzę, tylko skupiam się na tym ekranie, to nie oznacza, że coś jest nie tak z moim wzrokiem. Po prostu ciebie głowa bolała, prawda? Mnie nie, z kolei. Mi to nie przeszkadza zupełnie. Także OK Glass. Także jest to, myślę, zależne od każdego i każdy będzie musiał sobie to dostosować do siebie. Jeszcze na koniec może record a video. I widzicie w tej chwili, mam nadzieję, że ten film dostaniemy. Widzicie w tej chwili to, co ja widzę? Niestety nie, ponieważ już właśnie bateria się skończyła. Ale pokażę wam jeszcze jedną fajną rzecz. W tym miejscu jest, nie pamiętam jak to się nazywało, kostno-telegraficzny przesyłacz dźwięku. Tak na serio, to się opiera o naszą czaszkę i nam po prostu czujemy wibracje i te fale nam docierają w taki czy inny sposób do ucha i słyszymy, także to jest jako głośnik. Jeszcze dodatkowo jest tutaj przycisk do wyzwalania zdjęcia ręcznego. No jeszcze może ten pryzmat byś ujął.
jak on wygląda. Nie wiem, czy ostrość na tym jest. Ciężko. Jako tako. No nic, także tak wyglądała nasza dzisiejsza przygoda z Google Glass. Postaram wam się jeszcze coś więcej nagrać. I do usłyszenia.